Zostawiam chyba tyczkę. Błaja. Super. Cześć! Zanim przejdziemy do odcinka, to tylko tak szybciutko. Jak powiedziałem na ostatnim odcinku, chciałbym zwiększyć drastycznie swój poziom filmów, dlatego też sprzedaję swoją kamerę, która bardzo dobrze mi się sprawiła przez te wszystkie momenty mojego wędkarskiego życia YouTube'owego. Ale jak wiecie, chcę zwiększyć jakość i muszę sprzedać tą kamerę, aby mieć fundusze, żeby dołożyć do kamery GoPro Hero. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wystawiłem ją na aukcji na Allegro. Z myślą o was pomyślałem, że może ktoś będzie potrzebował z was tej kamery. Kamera jest wystawiona za bardzo korzystną cenę. Jeśli patrząc w proporcji ceny do jakości, to ta kamera Xiaomi YI 4K jest naprawdę świetną opcją. Także zapraszam do aukcji, link macie w opisie filmu. A ja już was teraz zapraszam na odcinek o troszkę innej formule niż zwykle, bo będzie to takie podsumowanie wędkarskiego weekendu. Zebranie dwóch wypraw, jedna na feeder, druga na spinning. Zobaczcie, co udało się wtedy wydubać. Miłego oglądania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem wyciągam po półrocznej przerwie feedery z szafy. W końcu trochę się stęskniłem za tą metodą. Dzisiaj jesteśmy na małej rzece, ale głębokiej. Trzymajcie kciuki i działamy. Zazwyczaj jak łowiłem tu na feeder, to brały płocie i leszcz. Nie były to jakieś gigantyczne ryby, ale wiem, że są tutaj i okazy nawet medalowe. Mimo że jest mała rzeczka, to jest jednak głęboka. Zresztą poznajecie ją na pewno z jesieni, gdzie nałapałem trochę tutaj drapieżników. No ale dzisiaj jest, już można powiedzieć, przedwiośnie i łowimy na feeder po tak długiej przerwie. Nie ma co się spodziewać rewelacji przez najbliższe dni. Jeśli już ktoś myśli, że nadeszła wiosna, to grubo się myli. Mimo że jest teraz 13 stopni, to ta woda jest jeszcze bardzo zimna. Zanim się nagrzeje, miną jakieś 2 tygodnie, więc mimo że temperatura powietrza jest idealna, żeby ryby zaczęły współpracować z nami, to jednak temperatura wody jest cały czas niska. Po prostu ta woda pośniegowa płynie, topi się. I to można porównać do tego, jakbyście mieli basen i wsypywali do niego lód. Mimo że była ciepła woda w basenie, ale wpada do niej lód i jest zimna. Tak to właśnie wygląda. Dzisiaj woda kulturalnie, nie jakaś Coca-Cola niezdrowa. Jest ryba! Na feeder. Ho, ho, płoteczka. Na pinkę. Tutaj jeśli kleci w tle, nie zważajcie na to. Jest, kurde, pierwsza ryba na feeder. W tym sezonie. Patrzcie, stoją przy dnie. Jak zresztą widać po tej metodzie, bo na feeder się łowi zna oczywiście. Każdy to wie, to jest oczywiste, ale patrzcie. Ma tutaj, nie wiem, czy będzie widać, pijawkę. Czyli stoi ewidentnie przy dnie, nie tylko żeruje przy dnie, ale też stoi przy dnie. Ryba cieszy bardzo, bo jak wspomniałem, federa odłożyłem do szafy na pół roku i po półrocznej przerwie fajne branie na szczytówce. Piękna płoteczka, wraca do siebie. Ale woda jest cały czas zimniutka. Nie przeszkodziło to jednak płoteczce w pobraniu pinki. No i przejdźmy teraz do niedzieli, która wymaga trochę komentarza. W niedzielę wybrałem się z chłopakami z wędkarza pro, czyli z Piotrkiem i z Karolem, który de facto uratował nasz honor tego dnia. I gdy Piotrek, który szedł z przodu, krzyknął do nas, że starorzecze odmarzło, Karol nie wytrzymał presji i stało się właśnie to. Co tam fachluje? No konia. No bo martwy jest. Ja to nawet koloru nie zmieniam, jak słabo biorą. Już wątpiłeś? No. Choć jak to Karol powiedział, wszystko ma znaczenie. Tak. No ale tu się chociaż przyjemniej łowi, nie? Tutaj nie zapieprza ten ciężarek.
zdjęcie. Siedzi? Czy zaczep? Chłopaka ma. Patrz. Miałem włączoną kamerę. Ale widziałeś? Masz tu palę. Chłopak będzie? No nie wiem. Ale wali tak na spokoj, ma taki, nie? No. Tak, zobacz jaki ładny. Tak? No, wymiarowy. Serio? No, ładnie chodzi. Dawaj. Prawda? No jest szczupak i to fajny. 60, nie? No. Słowa takie ładne. O, 60 jak nic, dawaj. Czekaj, bo tu jest o k***a lukie. Z tej strony. Stary, ale ja szybko. Jeee, zobacz jaki piękny. Zobacz, ale grubo, zobacz jak siedział przyklejony był chyba do dna, bo zobacz ile ma pijawek. No, on ma 70 może nawet. Małą przynętkę okoniową. Pięknie. Jesteśmy dzisiaj za okoniem, ale to chyba musiał być ten sam, głodny był tak, bidulek. No. Taka zimowa 60-teczka, przyłów na wędeczkę okoniową, jestem pod mega wrażeniem. Już go puścimy, niech wraca do swoja. Ajajajajaj. Ale przeszedł ładnie. Zobacz, wypluł jeszcze jakąś drobnicę chyba. Co ty gadasz? Tak mi się wydaje, że tam opada na dno rybka. Nie, to jest jakiś tam głos. Jakiś paproszek, no. Ale jazda, panowie, teraz to jeżdżę co niedziela, kurwa. Zostawiam chyba tyczkę. Błaja. Super. Błaja. No powiem ci tak, okonia już masz teraz ładnego szczupaka. Ja. Gdzieś koło czwartku wstawię pod, żeby nie było, niech ten jeszcze pośmiga. 1 maja wstaw. Ale mroźny ten baj. No i fajnie. O, przyłów takiego szczupaka na taką wędeczkę to radocha. Ale zobacz, ciekawe też jest to, że zanim tam stanąłeś, ja gumą fioletową 4 razy tu przyjechałem. A zrzuciłeś raz zieloną i... No ale zobacz jak ja to ciągnę. Ona se leży i dosłownie tyle co ja robię, wiesz. Zawsze to tak jak mówisz. Jeszcze trochę i znów do RDM spin wrócisz. No, może tak będzie. Zrób fajne powrotem na pisowe, na rozkłady, na zawody. Każdy się ze mnie śmiał, bo ze mnie żaden spinningista, a dwa razy mistrzostwo spinningu koła zrobiłem. Chodzić nie mogłem, paraliżowany byłem. 4 godziny stałem w obręczy w jednym miejscu. Złapałem dwa okonie. A nikt nic. A wszyscy się pocili pewnie. No bo a co myśl? Obi rider. Kurde bela. Piotrek, łowca sumów. No już skończyłeś robotę, film i nakręciłeś. Dobra, to pojedziemy do domu. To jeszcze macie jedną dobrą miejscówkę. No tam też faktycznie, jak się rozmarzło, to możecie coś fajnego... Ciężko będzie rzucać. Płciutko strasznie. Tak? No. Chociaż nie wiem, bo mam 12 gram, to mogło szybko opaść po prostu. No może być ciężko tu miejscówę znaleźć, ale wydaje mi się, że lepiej się kierować gdzieś w kierunku tego. A jest jakieś rozlewisko tutaj? No tu jest zaraz zapora nam jak ta chałupka. I tam będzie tak szczerze, wiesz? Mhm. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, wędkarski widz i oczywiście subskrybujcie, udostępniajcie. Rozpoczęliśmy w tym odcinku sezon federowy, także były nowe osoby na kanale, z którymi na pewno jeszcze nie raz, mam nadzieję, połowimy i nakręcimy odcinek. Tak więc pozdrawiam chłopaków, trzymajcie się, połamania na ten sezon, a co do następnych odcinków, no to sezon coraz bardziej się rozkręca. Trzymajcie kciuki, żeby były lepsze efekty i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Sayonara!